serdecznie dzisiaj rozpakujemy w końcu przybyte Shrobo Fable Elite Trainer Box, czyli boksik, który tak jak wspomniałem w poprzednim unboxingu, no spóźnił się, no bo nie dotarł na premierę, a teraz można go kupić. Tak, można go dopiero teraz kupić. Trochę to zajęło, no bo kiedy mnie nie było, dopiero wtedy one przyjechały. No i tak, tu mamy oczywiście wielką trójcę. Okidoki, mundoroki, fezandypi. Mamy oczywiście Player's Guide, czyli co można tam znaleźć. No i samo pudełko, też również z lojalną trójką, czyli fezandypi, mundoroki, okidoki. Tu również są oni tam w szurchcanie. Swoją drogą ładne to pudełko. No i patrzmy, co tam mamy. No i tak, mamy tu koszuleczki, które, no wiadomo, nie są najlepszych lotów, ale nie są to też najgorsze. Ale no, zabezpieczać potrójnie trzeba, ale tym bardziej, że szkoda, bo bardzo ładne. Kodzik, którego nie pokażę. Tu mamy probkę Baby Pecharauta, który ma abilitkę Toxic Sortation, który polega na tym, że jak długo on jest na aktywie, to przy checkoucie ogólnie, no to podtrójnemu Pokemonowi dodaje 5 damage counterów. Z czego co słyszałam, to ten Pecharaunt jest zbanowany, więc możliwe, że go nie zobaczymy w akcji, ale dosyć silny. Widać Poison Chain, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nie za mocny. Jedna mroczna, jedna walcza, dowolna i zadajmy 10, jednakże jak tu podczytamy my to, że oponent przeciwnika będzie teraz zatruty i w trakcie kolejnej tury przeciwnika on nie może retreatować. Więc to już w ogóle może zapowiadać się dość silno. Nie. Mamy oczywiście paczki pełne energii, wypełnione aż po brzegi. Tych energii tak mam za dużo. Mamy oczywiście przepiękne przegrody. Tak one wyglądają z tyłu, tak wyglądają z przodu. Mamy random trójkę. Kosteczki, które są bardzo ładne. Znaczy ogólnie te kosteczki są całkiem spoko. Ta, co ciekawe, moje egzemplarzu jest taka ciemna, widzę. Ale dostaję jeszcze takie kosteczki, które są bardzo urokliwe. Nawiązują w ogóle do takiego zatrutego świata, tak, trójkoło co mocznego świata. Mamy oczywiście też markery Poison i Burn. No i teraz mamy to co? Tygryski. No najbardziej, czyli aż 9 boosterów. I je otworzymy. Tylko ja jeszcze to posprzątam. No i lecimy. Sprawdźmy, czy to oddaje. Walczą stalowa zwykła, Krogar. Mamy Slufo, mamy Rowelta, mamy Furfona, mamy Dedua, Slitherwinga. Ho, no tego ja szukam. Xenosis Matrination. To jest karta, która jest naprawdę potężna. Polega na tym, że sprowadzamy rękę przeciwnika do jedynie 3 kart. Więc to naprawdę jest bardzo mocne, więc tu sobie go zostawię. No w reversu jest Berber, Rowelt i Dusknoir. Też bardzo grywalny. To pod kątem grywalności póki co oddaję. Mamy trawiastą zwyczajną, Sidra, Eevee, tu mamy tego Krongana, Snufa, Yeltala, Night Stretcher, też mocno grywalny, Sylveon, Cassiopeia jest reversem, Zula jest reversem, no i kolejny Dusknoir. Oh, yeah. Wodna niereversowana, Berwer, Inkai, Drowsy, Joltik, Iron Maw, Gianni's Secret Art, który doczepia Pokemonom mrocznym, no aktywnego oczywiście zatruwa, Cassiopeia, która mi się wydaje, no nie być dobrą kartą, bo musi być zagrana jak jest ostatnia,
No i mamy coś takiego jak Danger Laser, który jest chyba kompletnie niegrywalny, bo to po prostu daje Burna i Confusa, więc no nie wiem, czy z tego dropu bym się cieszyła. Znaczy wiadomo, kolekcjonersko ładnie to wygląda, ale pod kątem grywalnościowym jest to taki, no nie za bardzo przemyślany A-spec, taki bardzo słaby. Axel jest Iversen, no i Tabu Koko, więc tu mamy pierwszego dropa. Wola był już Neutralization Zone, ale można zauważyć, że no to nie jest to zbyt grywalny A-spec. Tak zresztą, no w ogóle tu mamy najgorsze A-speki. Psychiczna, zwykła, Zubat, Duskol, Kulvent, Inkai, Grelantula, Genesect, Malmar, tu mamy Dusclops jako Reverse, Crobat jako Reverse i mamy kolejnego Mundoroki do kolekcji. No dobra, Stalowa, Horsa, mamy Golbata, mamy Exus, Nizela, Wyla, znowu Xenos Matronation. Się no przydarzą. Iron Mouth jest rewersem, Horsa jest rewersem. No, i trzeci Dusknor z rzędu. Wow! Już trzeci Dusknor, jaki się trafia. No tu mamy rewersowana, tym razem mamy energię, tym razem rewersowaną. Golbat, Persian, Dusclops, Rowveld, Sylveon, Malmar, Janice Secret Art, Eevee Reverse, Datrix Reverse i Zorak. No, nie zostało dużo tych misterków, bo widzę tylko trzy, a trafiły się no rzeczy takie. No, powiem, nie oddaję to tak, jak mówią to na filmach. Nie wiem, może ja miałam Felera. Psychiczna, Fulfrun, Darix, Absol, Hurdon, Blanding Mochi, który podbija damage od 40 zetów temu. Malmal, Galvandura, Jane. Weasel jest Haxorius. No powiem, przeciętne są te dropy. W innych miałeś. Elektryczna, Drowsy, Horsa, Gulbat, Aksu, o, no coś tu widzę mocnego, Kyurem, Aka, Dummy at Night, Hapno, Xenomorph jest Reversal, Joltik jest Reversal i Haxorius. No i kolejny Haxorius. No dobra, Last Pack Magic. Muszę przyznać, że jakieś mało obiecujące to unboxing. Energia, Gulbat, Miał, Zubat, Absol, Genesect, Blanding Moshi, Granvantula, Hurdon Reverse, Zorak jest Reversem, no i... No, powiem tak, no bardzo, no jeden z gorszych ETBS-ów, jakie tu wspierałam. No nie są to urodziłe u mnie dropy. Więc chyba widać, że z tymi takimi droższymi będzie naprawdę chuj ciężko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.